Chrystus. Czytania na niedzielę 12 zwykłego tygodnia, tak mówi się w ciągu roku, niedzieli zwykłej, podejmują problem związany z grzechem i z miłością Boga. Księga proroka Jeremiasza powstała w VII wieku. Prorok działa również na przełomie VII i VI wieku przed narodzeniem Pana Jezusa w krainie Judy, w Jerozolimie. Zapowiada on zniszczenie świątyni poprzez Babilończyków. Za to spotykają go szykany, że przepowiada trudne problemy, że zapowiada burzenie świątyni, która dla Żydów była takim świętym miejscem, najważniejszym, gdzie spotykali się z Bogiem. Ale często ich kult był tylko jakimś czczym, składaniem Bogu pewnych ofiar zewnętrznych, takiej modlitwy pustej, bez wewnętrznej odnowy i wewnętrznego spotkania z Bogiem. Dlatego prorok Jeremiasz doznaje ze strony Żydów szykan, prześladowania. To też czytamy. Jeremiasz rzekł: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Prorok doświadcza tej presji środowiska, tego działania podstępnego, przewrotnego swoich rodaków, którym przecież przybliża Słowo Boże, Boże orędzie, które wzywa ich do nawrócenia, opamiętania i wtedy właśnie będzie dla nich ocalenie. Ale oni nie posłuchali. Prorok jednak widzi swoje oparcie w Bogu i zwycięstwo w Bogu. I dlatego czytam: ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną, niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, czyli wnętrze człowieka, jego doświadczenie duchowe, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Prorok się zawierza Bogu. Prorok nie działa przeciwko narodowi, ale w duchu ratowania narodu, chociaż musi mu powiedzieć bardzo smutne, przykre słowa. Gorzkie, twarde, ale oni nie zrozumieli tej intencji. Prorok dopiero po zburzeniu Jerozolimy, kiedy słowa jego się spełniły, właśnie doznał uznania. Dopiero te słowa znalazły jakieś zrozumienie u jego rodaków, którzy zostali uprowadzeni do Babilonii w niewolę. Tam dopiero się w nich rodziła refleksja, takie nawrócenie. Podobnie mówi Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj o prześladowaniu Jego uczniów z tego tytułu, że będą mówić prawdę, Jego prawdę, którą On przyniósł na ziemię i którą przekazuje swoim uczniom, aby ją głosili z odwagą. I dlatego mówi do swoich uczniów: nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się ludzi. To nie bójcie się pada kilka razy w Ewangelii dzisiaj. W drugim pasusie czytamy, akapicie: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. I mówi Pan Jezus: bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Tutaj wskazuje Pan Jezus na niebezpieczeństwo, że człowiek, który nie przyjmie prawdy, Bożego objawienia, ryzykuje wielką klęską z wiecznego potępienia. Dlatego Jezus mówi: nie bójcie się ludzi.
Nie bójcie się, że będziecie prześladowani, będziecie wyszydzani, szykanowani, odrzucani, marginalizowani. Nie będą was słuchać. Nie bójcie się. Wy macie głosić odważnie Bożą prawdę, bo jest ona ratunkiem dla człowieka i ocaleniem. I mówi Pan Jezus do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Przyznać się do Jezusa, dać świadectwo, wyznać wiarę, potwierdzić swoją przynależność świadectwem moralnego postępowania życia. To jest nasze zadanie i obowiązek ludzi nie tylko ochrzczonych, ale i wszystkich stanów, tak kapłanów, jak i ludzi świeckich. Być świadkami Jezusa we współczesnym świecie. Nie bać się, że z tym związana jest pewna forma cierpienia, upokorzenia, ale Jezus mówi, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego i ja przyznam się przed moim Ojcem. Podobnie i święty Paweł właśnie podejmuje ten problem dwóch tych postaw. Jednego to jest postawy Adama, który odwrócił się od Boga, który nie zaufał Bogu, który wybrał własną logikę życia i postawę wierności Bogu. Ta wierność Bogu przynosi człowiekowi uświęcenie, jest wkroczeniem na drogę łaski. I czytam. Nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, które przyniosło śmierć poprzez grzech, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Święty Paweł wskazuje, że w Jezusie jest jedyna nadzieja człowieka. Dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy właśnie odrzuca się objawienie, odrzuca się Kościół, odrzuca się tych, którzy w imię Chrystusa głoszą Ewangelię, a ludziom narzuca się zgubne, bardzo niebezpieczne ideologie, które wywracają porządek, które właśnie niszczą ludzi. Dzisiaj przychodzi czas, kiedy trzeba świadomie opowiedzieć się za Jezusem, tak dojrzale i odpowiedzialnie. Nie bać się trudności i konsekwencji i przeciwności. Do tego jesteśmy zaproszeni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale i dlatego Pan Jezus nas zaprasza na Eucharystię, abyśmy tu stawali się mocni Jego mocą. Bo tylko dzięki tej mocy potrafimy swojemu życiu nadać głębiej sens, ale i innym pokazać tę jedyną i prawdziwą drogę do życia i wolności, a i wiecznego zbawienia. Szczęść Boże, pozdrawiam i zapraszam wszystkich na Eucharystię.